Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie 20 kwietnia przed uroczystym koncertem z okazji setnej rocznicy istnienia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Zapraszam Państwa na wywiad z jedną z gwiazd, bardzo jasnych z naszego firmamentu artystycznego przed Państwem, Anna Sokołowska, Ala Brudzińska, absolwentka. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam serdecznie. Droga Aniu, zawsze zaczynamy nasze wywiady od takich pytań biograficznych. Powiedz nam, kiedy skończyłaś szkołę i co się z Tobą działo później? Miłosz, ja nie pamiętam, przepraszam Cię emocji, ale maturę w 2012, nie, poczekaj, ile mam ten? Ja przepraszam, ale ja... Nie trzecim, 2003. W 2003 roku, tak. Tak, zdawałam maturę. Maturę, czyli w 99 się ujawniłam, tam pokazałam. Pewnie bojąc się wszystkiego i wszystkich, ale pojawiłam się i tak się jakoś tam przez 4 lata kołowałam między LMK Marii Konopnickiej liceum a szkołą muzyczną jeszcze wtedy na Zielonym Rynku. No i tak to było. Twoja późniejsza kariera, wybrałaś? Wiesz co, tak, zdałam maturę i to nawet nieźle, bo tak naprawdę przez pierwsze 3 lata to tak nie przykładałam się do nauki trochę. Tak, znaczy nie było tragedii, ale nie było też jakichś rewelacji. Bardzo lubiłam zawsze polskie historie i tak, ale też kochałam śpiewać i tak naprawdę chciałam zawsze studiować na Akademii Muzycznej, ale moi rodzice, wracałam do domu, zawsze mówili, słuchaj, to nie jest zawód, ty musisz mieć zawód. dlatego w czerwcu po maturze zdawałam egzaminy do Akademii Muzycznej w Katowicach. No i tam się dostałam. Już w czerwcu wiedziałam, że jestem studentką, więc nie było tragedii, ale wtedy chyba jeszcze pisało się egzaminy na studiach, się zdawało w moim przypadku. No i dostałam się na Uniwersytet Warszawski na polonistykę. No i tak tam też skończyłam, także równorzędnie kończyłam dwie uczelnie. W Warszawie i w Katowicach i tak sobie jeździłam pociągami między dwoma miastami. To było bardzo, bardzo czasochłonne i tak naprawdę nie było to łatwe, ale nie żałuję tak naprawdę. Nie pracuję w zawodzie polonisty, ale coś tam zawsze zostało może. No i także to wyglądało. Świetnie. Powiedz nam o swoich kolejnych artystycznych sukcesach. Jak ta twoja droga muzyczna po studiach się układała? W trakcie studiów już bardzo dużo występowałam w różnych teatrach. Potem się na stałe związałam z teatrem Sabat Małgorzaty Potockiej. Przez 7 lat tam pracowałam w Teatrze Polonia, też w teatrze jeszcze w tamtejszym Varieté. Teraźniejszym Varieté, wtedy była inna nazwa. Także pracowałam w kilku teatrach, ale tak naprawdę chciałam zawsze coś robić takiego dla siebie koncertowego. No i teraz zrezygnowałam z pracy w teatrze, ponieważ bardzo mnie to absorbowało, gdyż jednak każdy czwartek, piątek, sobota bądź niedziela były zajęte. No i też ze względu na to, że założyłam rodzinę, chciałam jakby też swój czas poświęcić dzieciom i mężowi. I dlatego postanowiłam, że będę tak zwanym wolnym strzelcem, ale dużo pracuję bardzo. Na szczęście to jest tak, że jakby udaje mi się utrzymać jakoś w tej branży i oczywiście nikt mnie nie zna, jestem bardzo niszową wokalistką, jestem w ogóle nierozpoznawalna. Ale to właśnie, przesada. Ale właśnie o to mi chodzi. W takim sensie, że sobie robię to, co robię, znam bardzo dużo ludzi, którzy obracają się w świecie artystycznym i to mi naprawdę odpowiada. No i co? No, biorę udział w kilku projektach, w różnych spektaklach teatralnych, z którymi jeździmy po Polsce. Teraz nawet przygotowujemy taką dosyć dużą, w tamtym roku była premiera, teraz przygotowujemy się jakby do kontynuacji tej premiery. To jest takie oratorium świąteczne, piękne zresztą. Będziemy grać to w filharmoniach polskich, w Kielcach, w Radomiu, w Rzeszowie, chyba w 11 miejscach. I to będzie przez grudzień, od 2 grudnia. To jest oratorium świąteczne, gdzie narratorem jest Jerzy Sztur. Ja śpiewam z Mateuszem Ziółko, z Sylwią Lorenz. A teksty są różnych wspaniałych tekściarzy, a muzykę napisał do tego oratorium Mikołaj Blajda, ten, który też właśnie napisał kołysankę moją, którą dzisiaj dla Państwa wykonam. Premierowo, dodaję. Premierowo. I cóż jeszcze? Biorę udział w spektaklu Lwowska Tęsknota, takich piosenek typowo lwowskich, w roli głównej Chemara gra pan Jan Nowicki, a ja wraz z Marcinem Jakiewiczem i całą prawą muzyczną orkiestrą na żywo. No,
ubarwiamy, dodajemy troszeczkę swoim głosem coś. Pan Jan jest wyjątkowy, więc tak naprawdę tylko dodaję. Ale to bardzo fajny spektakl, też nie mieliśmy po Polsce i to takie, tylko taki przykład, ale jakby jest tego dosyć dużo, więc nie będę tutaj zanudzać. Uchyliłaś też rąbka tajemnicy, niedługo pojawi się twoja płyta. No mam nadzieję, bo ja już to mówię od 2 lat, ja wiem, że to już jest, no ale to tak się tylko wydaje. No, miałam bardzo teraz taki czas, mój rok, który mija teraz tak naprawdę, to był ciężki dla mnie czas, ale też szczęśliwy, ponieważ w sierpniu urodziłam drugie dziecko, więc też ten czas musiałam poświęcić jemu przede wszystkim. Ono jest teraz 7 miesięcy, 7,5, ale to już jeszcze maleńkie dziecko, więc ale w grudniu miałam 22 koncerty i jeździłam z nim wszędzie. Wszędzie z nim jeździłam, tak naprawdę zabierałam go ze sobą i tego starszego też syna. Więc to było dla mnie duże przedsięwzięcie, ale jakoś teraz już marzec, kwiecień zrobiłam sobie taki raczej wolny, nawet tam odmawiałam pewne sprawy, od maja znów się zaczyna. No więc tak, chyba uciekłam trochę z tematu. Tak często mam, ale o co mi pytałeś, Miłosz? O płytę. O płytę, a tak, i płyta na pewno będzie, musi być. Tak naprawdę muszę teraz się zebrać w sobie. Powiedziałam, że skończyłam teraz 33 lata i teraz muszę po prostu do 35 tą płytę wydać, nie ma innej opcji. Więc już mam kilka propozycji, mam kilka. Nie będę się opierała na jednym kompozytorze, mam kilku kompozytorów, kilku tekściarzy, bo sama nie piszę, nie komponuję, nie biorę się za to, bo nie czuję się na siłach i uważam, że czuję się siłą, mam swoją tutaj i tak wydaje mi się, że nie chcę coś zepsuć. Dlatego no, mam nadzieję, że już niedługo. Świetnie. Opowiedz nam, jak wspominasz 4 lata w LMK? Wiesz co, Miłosz, ja ci powiem, że może to głupio zabrzmi, powiedzą wszyscy, że specjalnie tak to mówię, ale twoje liceum Marii Konopnickiej kojarzy się z twoją mamą. I naprawdę, dziękuję. Naprawdę tak jest, z tego względu, że nawet przed tym, jak jeszcze się tam próbowałam dostać, to trochę sobie pobierałam u niej korepetycji i była wyjątkową osobą, po prostu nauczyła mnie, tak naprawdę wiem, że dzięki niej i pani Zosi Pawłowskiej, która była moją wychowczynią, skończyłam tą polonistykę, bo nie jestem orłem z polskiego i zdaję sobie z tego sprawę, ale naprawdę zaszczepiła we mnie taką smykałkę, była niesamowita, była w sposób subtelny, delikatny, a zarazem wyjątkowo taki no, zbierający mnie w sobie, że czułam przed nią respekt. Zaszczepiła we mnie tą taką smykałkę do polskiego, czego nie żałuję naprawdę, więc jak dzisiaj tak wyszłam do szkoły, to właśnie pomyślałam o niej. Spotkałam z pana od PO przy samym wejściu i też właśnie z nim jakby miałam taki kontakt dosyć bliski, ponieważ byłam wiceprzewodniczącą szkoły, więc mieliśmy taki kontakt ze sobą. Nie wiem, no, grałam też w siatkówkę w reprezentacji w szkole, więc pani Wawrzynia, która mnie uczyła w WF-u, prowadziła tą sekcję siatkówki. Też to bardzo mile wspominam. To było bardzo fajne liceum, bo nie tylko rozwijało właśnie, jeśli chodzi o taką, wiesz, naukę i był bardzo wysoki poziom, to też taką kulturę osobistą i to się, tak jakby to czuło się od tych rodziców, którzy tam po prostu z nami byli, od nauczycieli, od współrówieśników. Od wszystkich tak naprawdę i dlatego bardzo to mile wspominam i gdybym teraz podejmowała tę decyzję, naprawdę też bym skorzystała z tej okazji, bym spróbowała tam się dostać i mam nadzieję, że jeśli moje losy się tak ułożą, że będę tutaj mieszkać nadal na Kujawach, to mam nadzieję, że moi synowie też tutaj kiedyś zawikają. Świetnie, zapraszamy serdecznie już dzisiaj. Doskonale. Powiedz Aniu, jakich wartości nauczyłaś się w LMK? Co wyniosłaś z tej szkoły? Co przydaje się Tobie także dzisiaj, w życiu codziennym, w pracy, w rodzinie? Co jest najważniejsze? Wiesz co, na pewno nauczyłam się pracy. Pracy takiej systematycznej. Bo to było takie liceum, które kojarzyło mi się z takimi trochę już potem studiami. W takim sensie, że bez systematycznej nauki tak naprawdę nic nie ma. Więc systematyki mnie nauczyło, pracy, ale też skromności. Mam nadzieję, że jestem skromna, chociaż tak jak ktoś mówi, że jest skromny, zazwyczaj nie jest skromny, ale nauczyło mnie skromności i pokory do życia tak naprawdę. I taki miałam dobry start. Jak poszłam na te dwie uczelnie, to nie czułam jakiegoś takiego dyskomfortu zupełnie w stosunku do innych studentów, także jestem za to bardzo wdzięczna. Miło to słyszeć. Powiedz nam jeszcze, Aniu, czy są jakieś szczególne sytuacje, może śmieszne, może trochę straszne, które dzisiaj wspominasz z łezką w oku?
Wiesz co, kiedyś straszną rzecz zrobiliśmy. Znaczy, wydaje mi się, że straszna. Miałam w klasie takiego kolegę Jakuba Sobieraja. Teraz nie mam z nim kontaktu zupełnie. Ale miał takiego Fiata 125P, takiego pomarańczowego, wiesz. I my tam z taką grupą, jeszcze właśnie ten Kuba, ktoś tam jeszcze taki Ariel Malinowski, kolega, z którym się kolegowałam. I trzy dziewczyny, weszłyśmy do tego samochodu i pojechaliśmy na Wagar. Wiesz, co to się działo w tym samochodzie? Potem mama moja się o tym dowiedziała, oczywiście była cała akcja w szkole i w ogóle, ale było cudownie. Tak pamiętam tą taką akcję, no, ale my ogromny respekt czuliśmy przez swoją wychowawczynią, tą panią Zofią Pawłowską. No, nas uwielbiałam ją, tak naprawdę ona uwielbiała też swoje klasy i pamiętam, że bardzo nas doceniała i tak naprawdę wiedziała, że czasami te wybryki muszą mieć miejsce, więc nie mieliśmy takiego dużego problemu, ale z rodzicami nie było łatwo. Czy jeszcze jakichś pedagogów wspominasz dzisiaj z taką sympatią? Bardzo mile wspominam panią Lucynę Wojciechowską od geografii. Wyjątkowo, zdawałam geografię na maturze i to była pierwsza możliwość zdawania geografii chyba w ogóle, jako przedmiotu maturalnego. I pamiętam, że bardzo się stresowaliśmy tak naprawdę, bo nas było chyba dwóch chłopaków i pięć dziewczyn, które zdawało. Tylko siedem osób zdawało tę geografię, ja się tego podjęłam. I dlatego przez to też tak się może zżyłyśmy w tym tamtym oczywiście czasie. Bardzo mile też wspominam panią Rewicką od historii, która też bardzo fajnie uczyła historii. Do tej pory to, co tam wiem, to naprawdę to dzięki niej. Bardzo mile też wspominam pana od fizyki, pana Grzegorza Waślewskiego. Waślewicza. Tak, Waślewicza. Kogoż to jeszcze? Od angielskiego panią Milewską. Tak. Bardzo mile wspominam panią Milewską. Kogo jeszcze? Ja pamiętam tych nauczycieli, ja jakoś mam dobrą pamięć do nazwisk. Na przykład pana Kaczalskiego od rosyjskiego. Bardzo mile wspominam, zawsze na zupu tych formułek, niby takie proste te formułki były w szkole, w pracy, w domu, w księgarni, w bibliotece, ale my tylko się na pamięć uczyliśmy i naprawdę do tej pory tam pewne rzeczy pamiętam. Teraz nawet się uczę do takiego koncertu, który zresztą będzie na żywo w telewizji 27 maja. To będzie, bo to jest jakieś lecie uzdrowiska całego Krynica Zdrój i to będą pieśni maryjne Matki Bożej Krynickiej i śpiewamy Bogorodicę po rosyjsku, dlatego mówię o tym. I tak wziąłam tekst i nie potrzebuję żadnej pomocy, przeczytałam bardzo, bardzo trafnie, więc za to też dziękuję panu Kaczelskiemu, że mnie nauczył czytać dobrze. Kto tam jeszcze? No, to już wszystkich tak naprawdę chyba wspomniałam. Pamiętam tych nauczycieli wszystkich i panią Zbonikowską od chemii, od biologii panią Kosman. Pamiętam. Wszystkich bardzo miło. No właśnie. Powiedz, gdybyś miała scharakteryzować LMK trzema słowami. Trzema słowami? Trzy pierwsze skojarzenia. Atmosfera, oddanie i przyjaźń. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.